Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Zapraszam na test podkładu. Dawno takiego filmu nie było, ale to też dlatego, że żaden podkład jakoś bardziej mnie nie zainteresował i nie było takiej miłości i takiej decyzji, tak, to jest to, muszę to sprawdzić. Do momentu, aż Eveline nie wypuściło kolejnego produktu. Wiem, że bardzo lubicie testy podkładów Eveline. W ogóle wydaje mi się, że marka Eveline, jeżeli chodzi o podkłady, jest dosyć interesująca, więc jak tylko zobaczyłam ten podkład na stronie właśnie Eveline, to pomyślałam, o kurczę, muszę go sprawdzić. No i słuchajcie, byłam sobie w Hebe, kompletnie nie spodziewając się, że go znajdę, a tam udało mi się go dorwać. I dzisiaj robimy test podkładu z Eveline Wonder Match Lumi Skin Absolute Glow. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania dalej. Ok, to najpierw takie sprawy techniczne. To jest rozświetlająca wersja tego podkładu i w tym filmie też zrobię porównanie, gdzie na pół twarzy nałożę ten podkład, na pół twarzy nałożę ten i zobaczymy, jaka jest różnica. Jeżeli chodzi o odcienie, to ten mam w odcieniu 05 Light Porcelain, ale ten kupiłam w odcieniu 15. To jest, słuchajcie, przed najciemniejszy odcień. Co jest szokujące, bo nigdy nie kupuję tak ciemnych kolorów, natomiast on jest dla mnie ok, więc nie wiem, co mają zrobić osoby z ciemniejszą karnacją, na pewno będzie z tym problem. Jeżeli chodzi o właśnie ten odcień 05, to jak tak patrzyłam w buteleczce, to wydawał mi się on być naprawdę bardzo jasny i zobaczcie, że nawet teraz, kiedy przykładam te dwa podkłady, to jest mniej więcej podobny odcień, więc jeżeli jesteście jeszcze jaśniejsze ode mnie, to sprawdźcie sobie tą 05, bo ona się wydaje być naprawdę jasna. 10, to jest ciekawe, pewnie to jest kwestia tonów, wydawała mi się być ciemniejsza niż 15, więc ostatecznie wzięłam odcień 15 i on się nazywa Neutral. Ja go kupowałam akurat na promocji za 30 chyba złotych, natomiast na stronie Eveline główna jego cena to 55 zł, teraz jest na promocji za 41 i mamy właśnie 4 odcienie. I tak jak mówiłam, ja mam ten przed najciemniejszy. No i teraz co w ogóle ma robić ten podkład? Widocznie nawilżać skórę, odświeżać i odżywiać, zapewniać rozświetlenie, wygładzać cerę, działać przeciwzmarszczkowo, poprawiać kondycję skóry, ujednolicać jej kolory, chronić przed promieniowaniem, bo mamy SPF 20. No i on jest też odpowiedni dla wegan. Wczoraj sobie nałożyłam go na troszeczkę ponad 8 godzin, więc nie będzie to dla mnie zaskoczeniem, jak on wygląda na twarzy, ale będzie zaskoczeniem, jak on wygląda na twarzy bez baz. Przybliżyłam się, żeby pokazać Wam to wszystko lepiej, więc dzisiaj właśnie użyłam tego podkładu bez żadnej bazy. Jak widzicie, nie jest to super płynny podkład, ale on też nie jest bardzo gęsty. Tak jak zawsze nakładam najpierw na jedną stronę i tak jak zawsze nakładam go gąbeczką. I jeżeli chodzi o odcień, to idealnie by było, jakby on był dosłownie odrobinkę jaśniejszy, bo teraz jak widzicie, kiedy go aplikuję, wydaje się być ok, może jest troszeczkę bardziej żółty niż ja, natomiast po chwili, jak już nałożę cały makijaż, widać, że on mógłby być dosłownie pół tonu jaśniejszy, więc albo będę sobie go rozjaśniać, albo po prostu już nie jest to jakoś super rzucające się w oczy, więc jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Ale jeżeli chodzi o taki idealny dobór odcienia, no to tutaj mi się nie udało zrobić. Ok, i jak widzicie, ja już sobie ten podkład wprasowałam i też jeżeli chodzi o rozświetlenie, to faktycznie nie jest matujący produkt, ale też nie powiedziałabym, że on jest jakoś bardzo mocno rozświetlający, bo tutaj mamy glow, ale po tej stronie od filtra również to glow jest. Jeżeli chodzi o to, jak on wygląda na skórze, to powiedziałabym, że ma średnie krycie, bo tutaj jeszcze delikatnie coś tam widać, ale jest mega lekki na skórze, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie wtapia się w skórę i tak naprawdę nawet jak przyłożę tak blisko, to praktycznie nie widać, że mam cokolwiek na twarzy, a ten podkład daje taki efekt delikatnego wygładzenia, więc tutaj zdecydowanie się z tym zgodzę. No i mamy piękne ujednolicenie koloru. I to, co właśnie mówiłam wcześniej, wczoraj użyłam już tego podkładu pierwszy raz, żeby przyspieszyć troszeczkę te testy i użyłam od razu z takim właśnie tym moim ulubionym połączeniem ostatnio, czyli z tymi dwoma produktami. I to jest Kiko Hydra Pro Glow, czyli taki krem bardzo mocno nawilżający, rozświetlający, który fajnie właśnie się sprawdza jako baza. I połączyłam go z filtrem z Heimish. To jest po prostu filtr SPF, ale on też fajnie się sprawdza jako taka baza bardziej rozświetlająca już niż nawilżająca. I miałam ten podkład wczoraj na twarzy, powiedzmy, że tak z 10 godzin. I słuchajcie, do 8 godziny on wyglądał epicko. I
jakbym miała wczoraj wyrazić swoją opinię, tak do 8 godzin, to powiedziałabym, że to jest najlepszy podkład, jaki istnieje w drogerii. Troszeczkę bym go porównała do Urban Decay Hydromaniac, ale powiedziałabym, że ten troszeczkę mocniej kryje. Podkład już jest nałożony, zobaczcie jak skóra wygląda przepięknie, jak to wszystko ładnie, naturalnie wygląda. Ładnie się rozprowadził, bardzo dobrze wygląda na skórze. Mamy delikatny efekt wygładzenia, mamy delikatny efekt też rozświetlenia, nawilżenia. Wygląda bardzo ładnie, nie wygląda kompletnie sucho. Nie wygląda aż tak dobrze jak wczoraj, bo jednak to duo, słuchajcie, jeżeli szukacie czegoś idealnego, to to jest to. Ale i tak, to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Wykończę makijaż i zaraz do Was wracam. Makijaż skończony i jak widzicie już po przypudrowaniu, po nałożeniu wszystkiego, ten podkład nie jest aż tak mocno rozświetlający, więc już w tym momencie widzę też bardzo dużą różnicę pomiędzy moim wczorajszym makijażem a dzisiejszym. Zdecydowanie bardziej podoba mi się wczorajszy. Gdybym wczoraj nagrywała nie używając tych baz, to może nie byłabym aż tak zszokowana i podekscytowana tym podkładem, natomiast w dalszym ciągu uważam, że on wygląda bardzo ładnie na skórze i że dzięki temu, że nie jest aż tak mokry i nie jest aż tak bardzo rozświetlający, to na pewno podejdzie on dużo większej liczbie osób przez to, że to nie będzie tylko i wyłącznie podkład dla cer suchych, ale też i dla normalnych, dla mieszanych. Myślę, że tłuste potencjalnie też mogą być zainteresowane. Więc tak wygląda w tym momencie makijaż. Ja oczywiście nagram, jak on wygląda po 8 godzinach i potem zrobimy podsumowanie po 12, więc nie przedłużam, widzimy się potem. Dzień dobry. W sumie to bardziej dobry wieczór, 23:17, czas podsumować ten podkład. I już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że na wczorajszej bazie to troszeczkę lepiej się utrzymało, bo jak możecie zobaczyć, na brodzie praktycznie już tego podkładu nie ma. Jeżeli chodzi o bruzy, to tam troszeczkę ten podkład wszedł. Tutaj nie. Po tej stronie moim zdaniem to wygląda dobrze. Tu troszeczkę bardziej i nad ustami też już tego produktu prawie nie ma, też używam chusteczki, więc pewnie dlatego, ale jak możecie zobaczyć, wydaje mi się, że po całym dniu jednak ten podkład troszeczkę, on tak stopniowo, godzinka po godzince coraz bardziej ciemniał i teraz już zdecydowanie widzę, że on jest troszeczkę dla mnie za ciemny, taki zbyt żółty, o, może to jest lepsze określenie. Jeżeli chodzi o to, jak on wyglądał po 8 godzinach, to teraz możecie zobaczyć, więc tak właśnie bym powiedziała, że to jest taki podkład 8 godzin, jeżeli nie potrzebujecie podkładów na całe 12 godzin albo nawet jeszcze dłużej, no to zapowiada się fajny produkt, bo tak jak mówiłam, on od razu po aplikacji i przez pierwsze kilka godzin naprawdę wygląda przepięknie. Na czole on wygląda dobrze, też nie powiedziałabym, że jakoś mocno się świecę. Nie czułabym, na przykład gdybym chciała teraz jeszcze wyjść. No dobra, jakbym gdzieś chciała wyjść, to pewnie bym się troszeczkę przypudrowała, ale ogólnie tak do życia na co dzień to nie ma tragedii. Na policzkach też, jak możecie zobaczyć, on cały czas jest bardzo dobrze tutaj na policzkach wygląda, więc po prostu zjadł się, zużył się, zszedł w miejscu, które najczęściej jest ruszane, czyli okolica moich ust. I ostatnia rzecz, zwróćcie też uwagę, jak on bardzo ładnie wygląda na nosie, bo często jest tak, że podkłady na nosie wyglądają później słabo, ważą się albo no po prostu nie wyglądają najlepiej. Tu bym powiedziała, że on naprawdę wygląda bardzo ładnie, więc tak wygląda moje podsumowanie po pierwszym dniu, nie oszukując to po drugim, ale po pierwszym bez żadnych baz. Ale na dzisiaj to jest wszystko, widzimy się niedługo. Pora na porównanie tych dwóch podkładów, czyli ten nałożę sobie na tą stronę, ten na tą, nie przedłużam, od razu zaczynamy, jeżeli chodzi o Wonder Match klasyczny, mam go w odcieniu 05, więc też od razu teraz porównamy te odcienie, natomiast Wonder Match Lumi mam w odcieniu 15 i to, co już w tym momencie mogę powiedzieć, używając go przez kilka dni, muszę jednak troszeczkę rozjaśniać i widać to tutaj na załączonym obrazku, gdzie 05 jest jednak jaśniejsza i zastanawiam się, czy 05 Lumi jest tak samo jasna jak 05 Wonder Match, bo patrząc po opakowaniach nie powiedziałabym, no ale okej, już kupiłam, więc trudno tutaj tylko wzmieszam, bo dawno dosyć go nie używałam. Ten jest dużo bardziej płynny, jest lżejszy. Tak jak mówiłam, też dawno go nie używałam, więc już nie pamiętam dokładnie jak on wygląda na skórze, no ale zaraz się przekonamy. Okej, tak wygląda klasyczny Wonder Match. I teraz przechodzimy do Wonder Match Lumi. Tutaj już go delikatnie sobie
rozjaśniłam i podtrzymuję to, co mówiłam, czyli Wonder Match klasyczny jest bardziej lejący, ten jest troszeczkę bardziej gęsty. I tak wyglądają już oba podkłady nałożone na twarz. To, co mogłabym powiedzieć, to to, że faktycznie Lumi po prostu jest troszeczkę bardziej mokry, jest troszeczkę bardziej rozświetlający, gdzie Wonder Match klasyczny jest po prostu takim satynowym podkładem, bo też jak widzicie, no nie powiedziałabym, że on jest w 100% matujący, natomiast jeżeli chodzi o krycie, powiedziałabym, że jest dokładnie takie samo. Jeżeli chodzi o to, jak on wygląda na skórze, to też jak widzicie, no nie ma jakiejś takiej większej różnicy, kiedy patrzycie na przykład na czoło, więc tak wyglądają oba te podkłady. Tak wygląda już skończony makijaż, kolor ust kompletnie nie mój, ale już nieważne, tak wygląda już właśnie skończona twarz. No i tak naprawdę, czy powiedzielibyście, że mam na twarzy dwa inne podkłady? Wydaje mi się, że większa różnica będzie później, dlatego że ten Lumi troszeczkę mocniej się wyświeca, bo na ten moment, kiedy już wszystko przypudrowałam, nałożyłam bronzer, róż, rozświetlacz, to jakoś to wszystko, no, wygląda tak spójnie. Jeżeli chodzi o zastyganie, to oba podkłady zastygają, ale ten zastyga troszeczkę mocniej, więc też to jest ważna kwestia, jeżeli chodzi na przykład o jakieś imprezy, wesela i tak dalej. Jeżeli to jest dla Was istotne, to od razu daję znać. Zobaczymy, jak on się utrzyma. Nie wiem, czy będę to nagrywała, bo nie wiem, czy będę miała możliwość. Jeżeli tak, to nagram, a jeżeli nie, to po prostu powiem Wam, jak te podkłady się utrzymały już na podsumowaniu, więc wtedy się z Wami widzę. Wracam z podsumowaniem tego podkładu na początku. Update odnośnie tego, jak wyglądał po całym dniu ten podkład kontra ten. Ten dużo bardziej się wyświecał, więc nawet Wam pokazałam właśnie w tym momencie, możecie zobaczyć, że na policzku po stronie Lumi jest widoczny mocniejszy blask niż po stronie Wonder Match. Ale co jest ciekawe, to ogólnie powiedziałabym, że lepiej jednak wygląda, przynajmniej u mnie, ten Lumi, dlatego że on lepiej wyglądał w bruzdach. Ten troszeczkę mi się zważył i wydawało mi się, że też na brodzie on troszeczkę lepiej się utrzymał niż ten Wonder Match. Więc gdybym już miała po coś częściej sięgać, to myślę, że jednak po Lumi. Natomiast jeżeli macie ten i on Wam pasuje, to są tak małe różnice między tymi dwoma, że wydaje mi się, że nie warto mieć dwóch. Tak jest moje zdanie, bo jeżeli chcecie coś bardziej rozświetlającego, to albo możecie go połączyć z taką mocniejszą bazą rozświetlającą, albo po prostu pod spód nałożyć bazę rozświetlającą, albo coś takiego mega mokrego, jak jakiś olejek czy coś takiego, i uzyskacie podobne efekty. Natomiast jeżeli macie do wyboru ten albo ten, to ja osobiście wybrałabym ten. Natomiast też czy uważam, że jest to taki must have? Jeżeli macie te dwie bazy, to powiedziałabym, że tak, bierzcie, to połączenie po prostu będzie idealne, dlatego że to trio dawało mi efekt takiej mega mokrej, zdrowej, rozświetlonej, nawilżonej, po prostu takiej o twarzy, takiego, to dużo osób mówi w Stanach, że to jest taki efekt takiego, tej glazury na pączku. To jest mniej więcej coś takiego, co uzyskałam. Myślałam, że używając ten podkład z tą bazą przedłużę jego trwałość, ale słuchajcie, o dziwo nie. Co jest mega dziwne, dlatego że ta baza wszystkie podkłady utrzymuje mi dłużej. Tutaj nie zauważyłam różnicy, czyli tak samo po tych 8 godzinach on po prostu zaczyna się rozwalać. Czegokolwiek nie użyjecie, to jednak to wygląda troszeczkę gorzej po 8 godzinach. Próbowałam używać go też z bazą, to jest akurat podkład, ale z tą samą, z tej samej serii, czyli 5 Repair, czyli takiej bazy wygładzającej, nawilżającej, i też nie zauważyłam jakichś super efektów. Nie mam niestety żadnej takiej bazy typowo matującej, dlatego że ja mam skórę idącą bardziej w stronę suchej i po prostu wszystko, co jest mokre, wszystko, co jest rozświetlające, ja jestem tym zainteresowana, więc nie wiem, czy jakaś baza matująca sprawiłaby, że ten podkład nie będzie aż tak się wyświecał. Bo tak naprawdę właśnie dwie wady, które widzę w tym podkładzie, to to, że nie jest to podkład długotrwały, który na stówę utrzyma się po 12 godzinach, a druga kwestia jest taka, że on dosyć mocno się po prostu wyświeca. Są podkłady, które mniej się wyświecają, są podkłady, które bardziej, ten wyświeca się troszeczkę bardziej, natomiast jeżeli chodzi o plusy, no to on wygląda bardzo naturalnie, wygładza skórę optycznie oczywiście, daje takie średnie krycie, świetnie się sprawdza na co dzień, świetnie się też sprawdza, jeżeli chodzi o zdjęcia, bo jak możecie zobaczyć, tutaj jest zdjęcie z fleszem i nic tutaj się nie odbija, więc jak najbardziej można go też używać na jakieś
zdjęcia i tak dalej, mimo właśnie, że ma ten SPF 20. No i ogólnie naprawdę jestem z niego zadowolona, ale cały czas mam w głowie to połączenie. Bez, powiedziałabym, że jest to dobry podkład, czy kupiłabym go ponownie, wiedząc, że tylko i wyłącznie mogę go używać bez bazy? Nie. Mam nadzieję, że moja opinia Wam się przydała, mam nadzieję, że moja recenzja Wam się przydała, że to połączenie i wszystko, co właśnie włożyłam w tą recenzję, Wam się przyda. Dajcie znać, czy tak było. Jeżeli są jakieś nowe podkłady, które jakoś tak mega bardzo Was interesują, to dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli chodzi o różne nowe kremy BB, to będzie taki zbiorczy test, więc nad tym cały czas działam. Myślę, że w ciągu 2 tygodni on powinien się pojawić. A teraz już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, a ten film Wam się spodobał, to oczywiście zapraszam i dziękuję. Do zobaczenia. Pa!